Witam, mam na imię Alicja i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu w ramach korepetycji online. Tym razem chciałam Wam przedstawić, jak się oblicza zmiany procentowe, dowolne. To się może przydać w każdym możliwym przedmiocie, ale tym razem wykorzystam dane z finansów, a dotyczące średniego czasu trwania inwestycji, zwane duration. I teraz tak, jeżeli powiedzmy sobie przed jakąkolwiek zmianą wartość czasu trwania inwestycji wynosi konkretnie 3,234, a po zmianie na przykład ten czas został skrócony do poziomu 3,117, tu mamy drugą zmianę, która kiedykolwiek się mogła pojawić i ona wynosi 3,205 wartość po zmianie i mamy polecenie określić w tym momencie, jaka nastąpiła zmiana procentowa tego, co badamy, czyli tutaj tego średniego czasu trwania inwestycji, to zawsze zasada w przypadku liczenia zmian procentowych jest taka. Od wartości po zmianie odejmuje to, co było przed zmianą. To, co tutaj wyjdzie, to jest powiedzmy zmiana w jednostce, to akurat będzie lat. Jeżeli ten wynik jeszcze raz podzielę przez to, co było przed zmianą, osiągnę zmianę procentową. A więc jeżeli po zmianie było 3,117, a przed zmianą 3,234, to odejmuję jedno od drugiego i to, co mi wyjdzie, jeszcze raz dzielę w tym momencie przez wynik, jaki był początkowy. A więc krótko, koniec minus początek i wtedy całość jeszcze raz przez to, co było na początku. To, co nam wyjdzie, to będzie zmiana procentowa. A więc będziemy mogli powiedzieć, że czas trwania inwestycji skróci się o 3,618 i ważne dopisać procent. Jeżeli mamy drugi przypadek, że przed zmianą było 3,234, a po zmianie 3,205, to faktycznie odejmujemy od to, co było na końcu, koniec minus początek i jeszcze raz przez początek, czyli 3,205, bo tak było po zmianie, minus to, co było przed zmianą i tą różnicę jeszcze raz dzielę przez to, co było na początku, a więc ta zmiana procentowa wynosi. Można zadać pytanie, dlaczego ja to od razu zapisuję procent, no bo to, co wychodzi nam na kalkulatorze, to jest ułamek dopiero dziesiętny, ja to pokażę na kalkulatorze, ok. Czyli tak, góra, 3,205, jeżeli od tego odejmę 3,234, wychodzi wynik i to nie jest żaden udział procentowy, to jest faktyczna różnica w latach. O tyle się różnią te dwie liczby w jednostce lat. Jeżeli teraz to jeszcze podzielę przez to, co było na początku, otrzymuję wynik bardzo może dość dziwaczny, ale w ułamku dziesiętny z dużą liczbą jest po przecinku, typowe dla kalkulatora. Ale jeżeli przemnożę to razy 100, to dopiero teraz wynik jest zamieniony na procent. I dobrze jest wyniki zaokrąglać do trzech miejsc po przecinku, dlatego zapisałam 0,897, bo za szóstką stoi liczba powyżej 5, dlatego tu będzie plus 1. Więc możemy w tym momencie powiedzieć w interpretacji, że czas trwania tej inwestycji skróci się o tyle a tyle procent. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań ze swojego innego zakresu, mogę odpłatnie dla Was je rozwiązać. Wystarczy skontaktować się ze mną na zadania@projektymaupawp.pl lub wejść na stronę internetową. Równocześnie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do przeglądania playlist, do korzystania z wszystkich materiałów, jakie ja dla Was przygotowałam i sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie przedmiotu, a na początek zrozumienie zagadnień, które musicie opanować.